Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Beskidzkiej TV. Moim Państwa gościem jest po powrocie i teraz bym musiał krzyknąć Mufasa! Mufasa, siemanko ludziska! Damian wrócił do nas od razu z kartką. Podobno tak droga była wyprawa, że nie starczyło na nic znaczek, więc przywiózł nam specjalnie do redakcji. I od razu korzystając z okazji pytamy Damiana. Damianie, ja może inaczej, ja może od drugiej strony. Nie będę na razie pytał po wyprawie, a będę pytał o to, że 600, 1000, 3200, 4,5. Tak wysoko poprzeczka postawiona, czy jest plan na jakąś kolejną wyprawę? Bo chyba teraz by trzeba było podbić. No i tak, podbijanie to jest jakby właśnie mentalność lwa, że zawsze jesteś głodny na po więcej. I może nie teraz, jakby nie myślę o tym w ogóle, ale jeżeli chodzi o tą poprzeczkę, która jest podnoszona, to mega przede wszystkim się cieszę, że właśnie udało mi się wejść na ten poziom 4500, bo to było już ultra hardkorowe względem właśnie fizycznym, mentalnym i pod każdym kątem to było bardzo ciężkie. I organizacyjnie, i przygotowanie do tego, zebranie jakby ludzi, którzy mi do tego też będą musieli przyłożyć pomocną rękę. Więc jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tego, że ta poprzeczka idzie krok po kroku wyżej, a jaki będzie, jaka liczba będzie następna, to myślę, że szybko nie zdradzę, ale na pewno dużo wyższa. Chyba się długo będziesz zastanawiał, zanim obiecasz, ile przejedziesz, tak? Bo tak szczerze, 4,5 tysiąca kilometrów, no to już było takie wyzwanie chyba takiej, no level hard, no bo nie dość, że dużo czasu musiałeś temu poświęcić, no to droga sama w sobie, no 4,5 tysiąca, no dużo, jak na nogi, tak, no, to już jest, wykańczająca. To już jest potężny wysiłek z bagażem na plecach, na rowerze trekkingowym, który jednak nie jest szosą ani gravelem, czyli jego waga jest trochę większa niż taki pocisk, że tak powiem, szosowy. Więc jakby poziom hardkoru tych 4500 km był ogromny, co właśnie tym bardziej mnie cieszy i tak samo przewyższenia, które miałem na drodze. Pokonałem góry najpierw na Słowacji, potem Słowenii, potem Alpy. Ogromnie jakby inny też w ogóle region Europy i inny mental świata tego naszego tutaj europejskiego. Niesamowite tam doświadczenie miałem. Jak dojechałem na szczyt w La Salette, to był pierwszy moment, kiedy w ogóle uwierzyłem, że mogę dojechać do Maroka. Jakby wcześniej w ogóle o tym nie myślałem, o Maroku, tylko codziennie miałem cel, dzień po dniu, żeby po prostu zbliżać się jakby tymi małymi krokami dalej, ale dopiero w głowie o Maroku myślałem jak, tak na poważnie, nie jak wyjeżdżałem z OSP Stare Bielsko 1 kwietnia, tylko właśnie jak już byłem na szczycie w La Salette, uwierzyłem w to, że mogę dojechać do Maroka. Mhm, czyli tymi małymi kroczkami sobie budowałeś też napięcie trochę w głowie, tak? Dokładnie. Okej, a proszę mi powiedz, dlaczego plecak? Bo naprawdę prześledziłem sobie, kilka razy pisaliśmy, kilka razy informowaliśmy naszych czytelników, widzów, gdzie jesteś, co zrobiłeś szalonego po drodze. Czemu plecak? Bo właśnie dużo ludzi mówi, no kurczę, to dodatkowe obciążenie. Nie wiem, czy to ze względów logistycznych, że gdzieś się zatrzymujesz i masz cały swój bagaż przy sobie. To jest dobry aspekt logistyczny, ponieważ właśnie jednak jak mam ten bagaż, czuję się bardziej bezpiecznie, gdy od razu, że zawsze mam go przy sobie. A moje postoje wyglądały w ten sposób, że jak na przykład wchodzę na jakąś kawę, żeby naładować kalorie na szybko jakimś jedzeniem, to nawet jak już byłem od Włoch, praktycznie jak już było ciepło, to wchodzę na zewnątrz, proszę o jakby zrobienie zamówienia dla mnie na zewnątrz, żebym nie musiał wchodzić do środka, ponieważ mój rower też musi być obok mnie. Jakby to jest, a sakwy, jak są przy rowerze, no zawsze kluczą złodziei, tak? Można powiedzieć, że coś może tam wartościowego być. W tym plecaku właśnie mam też te wartościowe rzeczy, które później jakby też muszę doprowadzić, żeby wróciły do Polski, więc mega czuję się jakby moja swoboda taka mentalna, gdy mam to wszystko obok siebie i jak wchodzę na przykład właśnie do, jak wchodzę do tego baru, czy do jakiegoś kościoła, czy do jakiegoś innego miejsca, gdzie podróżuję, to mam to wszystko ze sobą i jest wszystko bezpiecznie, a tak samo nocleg, no nie? Nocleg, bierzesz plecak, nie musisz tego cały czas, nie marnujesz czasu na rozładowywanie
żeby to zapinać, odpinać cały czas, tylko mam plecak i jest to większy ciężar oczywiście dla moich pleców i obciążenie na stawy dużo większe, ale jakby ja to robię celowo, żeby się wzmacniać jako sportowiec, jako człowiek, żeby było właśnie jak najtrudniej, to ja wtedy jestem właśnie, podnoszę swój poziom jakby w ogóle mentalny, jako wojownik taki po prostu na bitwie, że jest ciężko, musi być ciężko, ale muszę sobie z tym poradzić i właśnie teraz po tych 4500 kilometrach no jestem mega właśnie jakby zadowolony i usatysfakcjonowany, że to udało mi się zrealizować właśnie z tym plecakiem, który na początku ważył praktycznie 20 kilogramów. Mhm. Później dopiero jak zrzucałem, krok po kroku zrzucałem rzeczy, które mi były coraz mniej przydatne. A miałeś go pewnie na około paru godzin, 7-8 na plecach, tak? Cały czas? Więc... Dokładnie. Cały dzień jak jechałem, to miałem go na plecach. Tylko jak była jakaś przerwa na kawę czy na jakiś posiłek, to wiadomo, że go dawałem obok siebie, a później znowu zakładałem i z nim na plecach spędzałem całe dnie. 4500 kilometrów. Najgorszy fragment tej trasy, bo najlepszy to podejrzewam, to jest ta Sahara, tak? No bo ciężko gdzieś wymyślić sobie jakiś inny fragment trasy, który mógłby być tak emocjonalny, ale najgorszy, nie wiem, pod względem fizycznym, pod względem, nie wiem, jakiegoś doświadczenia, jak to wyglądało? No to właśnie tak najbardziej mi przychodzi do głowy taki moment, odcinek, który mi się wydawał, że przejadę go najszybciej, bo nawet ludzie mi pisali, że teraz już z Francji do Barcelony z górki i tam do Walencji już będzie pięknie się jechało po płaskim terenie, ale okazało się trudem dla mnie i myślę, że dla każdego by się okazało mega trudem jechać, ciężko pracować na rowerze, a z boku, z prawej, z lewej strony ludzie, którzy się relaksują na plaży, są na wakacjach i widzisz, jak oni się tam bawią w tych pięknych miejscach, gdzie jest plaża rajska, jak Miami, jedziesz między palmami po prostu i nagle ci się włącza takie coś, że ja tu chcę zostać, chcę się z nimi zrelaksować. Tak? Tutaj jest tak pięknie, a ludzie się bawią i mi tam machają, dawaj, coś tam, wiesz. A tak sobie właśnie potem ten cel z twojej głowy gdzieś tam ucieka, zapominasz myśleć o celu, koncentrujesz się i jest to mega trudne i potem miałem właśnie ten kryzys mentalny, bo doświadczyłem trochę tej plaży, byłem kilka razy się zatrzymałem, ale potem patrzę, jest godzina 19, a ja mam 60 kilometrów. Jeszcze trzeba zrobić 40. No więc jakby jechałem dalej, tak, do końca dnia, ale gdzieś ciągle walczyłem między tym, żeby się zatrzymywać i doświadczać tych miejsc, które są niesamowicie piękne w Hiszpanii, we Francji głównie. No bo we Włoszech, szczerze powiem, że była piękna architektura, niesamowite budowle starożytne, które uwielbiam, bo też bardzo lubię takie filmy i jakieś takie klimaty właśnie odkrywania historii tych miejsc, ale właśnie te plaże, te palmy, no to jest rajskie życie tam, nie? W końcu to była pielgrzymka, tak? Sportowa do świętych miejsc, więc to mogło być takie trochę kuszenie. Dokładnie, to było takie kuszenie i to ja to potem jak byłem na Saharze, miałem czas, żeby to wszystko sobie przeanalizować i to był taki moment, gdzie po prostu zło chciało zrobić wszystko, żeby mnie nie przyciągać, żebym nie jechał na Saharę, tylko żebym jak najwolniej właśnie i miał, żebym więcej problemów takich właśnie mentalnych, nie? I to tak zadziałało strasznie, takie kuszenie i po prostu później zacząłem się na nowo odbudowywać, więcej właśnie poszedłem do kościoła, kupiłem różaniec w Altei i odczułem takie, że znowu wracam na tą drogę, że znowu już mnie to nie kusi, że jadę w kierunku Maroka i co najważniejsze, spotkałem takich niesamowitych ludzi, mogę nawet powiedzieć Piotra Pawlaka i jego przyjaciółkę z Irlandii, którzy ze mną przegadali praktycznie 2 godziny. Pomogli mi też z posiłkiem, dali mi co chciałem, żebym poczuł się właśnie znowu dobrze. I no to był taki moment przełomowy, a później jeszcze na szczęście mi się przebiła opona 3 kilometry przed Decathlonem i facet, świetny taki serwisant, mi wymienił na cienkie opony. I jak już siadłem wtedy na norcika, to wiedziałem, że dojadę do Maroka. To był taki moment, to było... Już teraz ciężko mi powiedzieć, który to był dzień, ale... wszystko się zlało. Ale to było tak jakoś jeden dzień po drugim, to wszystkie takie zaczęły się dziać pozytywne rzeczy i też fantastycznych Polaków spotkałem właśnie na tym wzgórzu, gdzie był ten kościół w Altei, Bazylika Maryjna i oni mi też kilka takich fajnych słów, nawet mi tam gdzieś pieniążki rzucili na tacę, więc mega. I po prostu tak, no i potem zaczęła się już taka znowu pozytywna jazda. Jeden dzień potem jeszcze odpoczynku w Santiago,
na plaży, taki relaks. Też to była niedziela, więc poszedłem do kościoła, pomodliłem się pięknie i następny dzień to już była najlepszy tydzień. 600 km zrobiłem w tydzień praktycznie i dojechałem do Malagi. Tam spałem u przyjaciela, którego spotkałem w Santiago de Compostela, jak jechałem tam 3 lata temu. I z Malagi praktycznie dojechałem do Gibraltaru przez dzień i przez noc. I tam już miałem koniec europejskiej trasy. No i właśnie, no i właśnie teraz to przychodzi ten Maroko, Casablanca, Marrakesz, Sahara. Przed wyjazdem, jeszcze wtedy chyba już nawet nie na wizji, ale opowiadaliśmy sobie trochę o Maroku i trochę się bałeś, no bo jednak pierwsza styczność, tak? Z inną kulturą, z trochę z innymi ludźmi, no gdzieś zawsze jest ta niepewność. Jak teraz to wygląda, czego tam doświadczyłeś? No to właśnie jeżeli chodzi o samo nastawienie, jak byłem na promie, jak płynąłem promem, to była niesamowita ekscytacja i taka już jakby zacząłem czuć to spełnienie, że to się wydarzy, że będę w Afryce, to największe marzenie, żeby być na innym kontynencie, na rowerze z Bielska, nie? I płynę tym promem i właśnie spotkałem na tym promie Marokańczyków, co mnie mega pozytywnie nabuzowali, mówili, że słuchaj, że w Maroku ludzie cię przyjmą bardzo dobrze, że nic cię złego nie spotka, więc jakby jak wyjeżdżałem z tego promu, to byłem bardzo pozytywnie nastawiony. I w sumie, jak właśnie wyjeżdżałem, to była też niesamowita scena. Mam filmik nagrany, jak wyjeżdżam z tego, z ta promu, a tam tylko tiry za mną i mi trąbią, że będzie dobrze, dawaj, vamos, vamos, jella, jella, po marokańsku, jella, jella. I ja to jella, jella takie właśnie wyjeżdżam, no ale niestety był bardzo, niestety, był deszcz. I czułem się pierwsze kilometry w Afryce, jak w tej piosence I bless the rain down in Africa, że pobłogosławiony deszcz w Afryce, który okazał się dla mnie jakby tak naprawdę motywacją, żeby jechać szybciej, żeby po prostu cisnąć tą autostradą, ponieważ okazało się, no, że początek autostrady dla mnie nie był zbyt pozytywny, ponieważ na 15 kilometrze robiłem podjazd. I jadę sobie spokojnie tym podjazdem, a nagle patrzę z lewej strony, ze wzgórza schodzi jakiś pasterz z kijem. No i na początku myślałem, że to będzie taki po prostu jakiś pasterz, chce mi pomachać owieczki czy coś, nie? I te sprawy, tak? A ja jadę, on się do mnie zaczyna zbliżać i ewidentnie takim krokiem i miną niezbyt przyjazną. I się przestałem zastanawiać, co on chce, tylko zacząłem przyspieszać, no i nawet na niego krzykłem, bo zauważyłem, że on będzie chyba chciał mnie atakować. No ale to był tylko jeden ten epizod, to tak? Był ten jeden epizod, tak. To był ten jeden epizod, który mnie napędził. Który cię trochę zestresował na początku. Tak, i się trochę przestraszyłem. Nie ukrywam, że po prostu byłem w strachu. Po prostu, bo no jeżeli jedna osoba może mnie zaatakować i chce spróbować mnie, nie wiem, obrabować czy coś, tak sobie wbiłem to do głowy. No nie wiem, czy też to było autentyczne, że on chce mi zrobić krzywdę, ale no jakby intuicja mi podpowiedziała, że muszę uciekać. No i potem jak spotkałem policjanta na bramkach, to mówi: człowieku, co ty tu robisz? To jest autostrada. Tu się nie jeździ rowerem, nie? A ja mówię, no tak, ale no, to co, mam jechać przez miasto? Ale policjant mi powiedział, że nie, że przez miasto ty nie możesz jechać, człowieku, bo ty jesteś z Europy i po prostu nie zatrzymuj się nigdzie, tylko jedź do tego Tanger Centrum i się nie zatrzymuj. Czyli to był znak, że faktycznie to przeczucie ataku. Czyli akurat złe dzielnice, tak, jak wszędzie tak, się tak, zdarzają. Tak, w jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie jest po prostu bieda ogromna i mogło mi się coś tam faktycznie stać względem, że mnie okradną właśnie, nie? Ale potem już było później już było tylko lepiej, gdy dojechałem do ludzi, którzy mnie się opiekowali już w Maroku, czyli Aysa i Hasib, no to byli moi po prostu w ogóle jakby tacy jakby patroni tego wydarzenia i w ogóle też hit, bo później mi tłumaczył Hasib, że Aysa to jest właśnie po jakby meaning of the name, czyli znaczenie tego imienia na nasze, to jest w ogóle Jezus. Czyli w Maroku i prowadził mnie, po Maroku mi oprowadzał, pokazywał mi wszystko, Jezus mi oprowadzał po prostu. Więc ja mówię, wow, no to będzie bezpieczne, to będzie okej, nie? Niesamowite, nie? Jak to właśnie potem jakby zostało mi do świadomości wbite. I jechałem po prostu jakby już wtedy jak taki, można powiedzieć, profesjonalny zawodnik. Oni jechali za mną, nagrywali dla mnie filmiki. Kiedy chciałem mieć postój, no to się mnie pytali, kiedy robimy przerwę, a ja jechałem tą autostradą, cały czas jechaliśmy w kierunku z Casablanki do Marrakeszu, a później zrobiliśmy jeszcze odcinek Marrakesz do
tego właśnie miejsca, gdzie był docelowy nocleg, czyli w kampingu pod bramami do Sahary, więc krajobrazowo, no to mistrzostwo świata. Jeśli chodzi o Maroko, no to to jest po prostu, ja czułem się jak w Discovery Channel i cały czas się zachwycałem. I też właśnie to było fajne, bo już mogłem się koncentrować tylko na tym, żeby szybko jechać. Energia jakby na nowo wróciła, tak? Bo byłem jakby... Ale znowu był, zmotywowany, nowe miejsce, nowe miejsce. Jakby kontynent i już coraz bliżej tego celu, więc czułem się, jakbym zaczął jechać w pierwszy dzień, nie? Mhm. Na rowerze i ta jakby bezpieczeństwo za mną, które dawali mi właśnie Hazyp i Aysa, to będę im zawsze za to dziękował, że się nam tak zaopiekowali i pokazali mi właśnie to, że w Maroku ludzie są naprawdę mają dobre serce, są bardzo otwarci na to, żeby cię zaprosić do domu. Byłem dzięki temu, że właśnie ja znałem Aysa i jakby Hasiba, to byłem na obiedzie, uczyłem się kultury jedzenia, że rękami jemy z jednego talerza i naprawdę ci ludzie są dla ciebie czasem później jak brat. Mm-hmm. Jak dojechałem na właśnie Saharę, jak już tam byłem na tych takich, można powiedzieć, wakacjach, to ten właśnie człowiek, którego poznaliśmy wcześniej, ja go tylko tam 2 godziny znałem, się pytał, czy wszystko w porządku, czy dojechałeś bezpiecznie i ja sobie tak myślę, wow, że super, że do mnie pisze, nie, że się martwi, a dzisiaj właśnie i wczoraj jak wróciłem teraz do Polski, to chłopaki, których poznałem właśnie tam na Saharze, cały czas piszą do mnie, jak się masz, czy wszystko w porządku, no niesamowite po prostu jakby doświadczenie tam w Maroku tego, że ci ludzie faktycznie są jak bracia i uważam, że względem jakby religii, względem wiary, jakby to tak popatrzeć, to oni mają bardzo dobrą relację z Bogiem, modlą się i jako czyn są w stanie zrobić bardzo dużo dla drugiego człowieka i dla mnie jakby to jest jakby świadectwo tego, jakby że my jako ludzie właśnie powinniśmy też właśnie się łączyć w pomocy, czasem bezinteresownej, czasem po prostu z takiej dobroci serca, że jeżeli twój kolega, twój brat albo ktoś, kogo nawet nie znasz, widzi, że jest w opałach, czy w potrzebie, a ja byłem cały czas w potrzebie i tego doświadczyłem także... No właśnie, ale doświadczyłeś, tak? Ja bardzo mało było przypadków chyba w takiej trasie. Pewnie to były takie pojedyncze, tak? Gdzie to trafiłeś na osoby, jak sam mówiłeś już nam w naszym pierwszym wywiadzie, że jak ktoś się zlewał, no to też za bardzo tym nie przejmowałeś i sobie od razu to z głowy wyrzucałeś, bo wiedziałeś, że za chwilę spotkasz osobę, która jednak będzie patrzyła na tą twoją wyprawę i twoją pielgrzymkę, podróż całą, jednak przychylniej, tak? Tak, bardzo dużo ludzi właśnie mega, mega pozytywnie mnie odbierało. Fajnie reagowali przede wszystkim ludzie, jak mówiłem, że jadę do Afryki, a byłem we Włoszech, czy właśnie we Francji, no to ludzie robili takie wow i tak pozytywnie mega, wiesz, dawali mi tym swoim wow, tą reakcją, taką energię, że super, że znowu ktoś mnie tam, wiesz, popycha pozytywnym słowem i pomagali mi szukać noclegu razem, żeśmy też brali mnie na jakieś obiady, po prostu, wiesz, z chęci bycia częścią Together to Maroko, niesamowite. I wiesz, tak samo później na tych social mediach, ludzie, którzy mnie wspierali, to było mega skrzydło motywacyjne, a ci, co ich spotykałem, tak samo do końca kibicowali i do dzisiaj piszą właśnie, że no jestem przekotem. Wariat, no. Jestem wariatem i mega, nie? To powiedz, czy jest coś, czego żałujesz, bo raczej rozmawiamy o tych dobrych rzeczach, tak. Ale no to wiadomo, że ta długa, długa wyprawa, mhm. prawie 60 dni, no chyba nie wszystko się udało i czy jest właśnie coś, czego można powiedzieć, że sobie czy odmówiłeś, czy żałujesz właśnie w tej wyprawie, że jakąś decyzję musiałeś podjąć? Bardzo fajne pytanie właśnie, powiem ci, bo generalnie nowe doświadczenie, które zdobyłem na tej wyprawie, tak jak myślałem, że tamta wyprawa mi wystarczy, żeby tutaj wszystko było idealnie, to się znowu pomyliłem, bo każda wyprawa jest inna, każdy szlak pielgrzymki czy drogi właśnie do celu jest inny i to też pokazuje właśnie względem życia, że nie ma jednego szlaku, który jest wzorem idealnym, tylko to jest jakby połączenie tej ciężkiej pracy z poświęceniem i wysiłkiem. Ale wracając do twojego pytania, chodzi też o to... Ej, przypomnij mi ostatni wątek, przypomnij szybko. Czy czegoś żałujesz? Czy czegoś żałuję, właśnie. Żałuję, żałuję, że nie wymieniłem wcześniej opon na te cienkie, ponieważ bardzo długo na tych oponach męczyłem się na podjazdach i wkładałem dużo więcej sił i energii.
na te podjazdy, na takie te etapy, gdzie było ciężko. I z jednej strony żałuję, a z drugiej właśnie nie, tak jak wcześniej to też tłumaczyłem, że przez to, że to było trudniejsze, teraz jestem silniejszy, ale wiem, że gdybym jakby wcześniej wymienił te opony na przykład w Barcelonie, a nie na południu, gdzieś tam w połowie Hiszpanii, to bym miał więcej też przyjemności z tej jazdy właśnie i szybciej mógłbym na przykład dostać się na południe jakby Hiszpanii. A z drugiej strony też tak to sobie właśnie tłumaczę i rozkminiałem sobie to, jak byłem na Saharze, że właśnie Bóg chciał, żeby ta wyprawa tyle mi sprawiła różnych jakby tych komplikacji mentalnych i duchowych i fizycznych, żebym był maksymalnie wzmocniony po tym, bo to, co doświadczyłem później już na samej Saharze, no to będziecie mogli przeczytać o tym w książce. Tak, będę chciał napisać książkę na bank, bo jest bardzo dużo fajnych przemyśleń i motywacyjnych dla młodych ludzi, którzy mi pisali wiadomości właśnie, że ich zmobilizowałem podczas tej wyprawy do wstania z łóżka, że starsi ludzie też mi pisali, że im się bardziej chce żyć dzięki tej wyprawie, więc to mnie mega właśnie zbudowało, budowało cały czas podczas tej wyprawy, a przede wszystkim tak samo kontakt z Tymkiem, z mamą Tymka, zbiórka dla niego to też było niesamowita siła napędowa i kontakt cały czas z parafią skalnej, ksiądz Kazimierz to jest po prostu taki mój, że tak powiem, master of, taki duchowy mój mistrz i nadal będzie mieli super kontakt, jutro właśnie jadę z nim na spotkanie i będę mu też opowiadał, jak to się stało, że przeżyłem. Super, no Damianie, to przede wszystkim gratulujemy, i, bo cały czas trzymaliśmy kciuki, tak, i nie właśnie wątpiliśmy. Też muszę teraz jeszcze podziękować tutaj wszystkim z waszej ekipy, Bartosz i ty, całym sercem jestem wdzięczny i zawsze będę po prostu was, wam dziękował za to, że mieliśmy też taki super kontakt podczas tej wyprawy i zrobiliście mega materiały i właśnie moment przełomowy, słuchajcie, był taki, że obejrzałem sobie ten filmik, który Bartosz i ty, żeście przygotowali ten dzień, z dnia pierwszego. Ja go sobie obejrzałem, jak byłem właśnie w tym kryzysie mentalnym i to mi dało taką siłę, że naprawdę kolejny, mówię, nie, no tak, tak wiecie, tyle ludzi dla mnie zrobiło tyle, że nie mogę się teraz podać, a miałem ten moment, taki kryzys, że jechałem na rowerze właśnie wtedy i miałem tak, że jadę i mdlałem prawie, że byłem już tak wykończony, wiesz, fizycznie, że czułem się fatalnie i właśnie obejrzałem ten filmik, pomodliłem się, pomyślałem o tych wszystkich ludziach, o Tymku, o tej fundacji Pomagaj Dobro od Daniela i naprawdę taka siła jest z tej drugiej strony, więc Together to Maroko naprawdę jakby stało się Together to Maroko i to jest dla mnie też fajne, że to, co sobie gdzieś w głowie wymyśliłem, wytworzyłem, to stało się prawdą, nie? To jest piękne w tym wszystkim. Super. Bardzo dziękujemy za uwagę. Damianie, dziękujemy, że do nas dotarłeś bezpiecznie, no, cały i zdrowy. Jak opalony, ktoś, pięknie. Opalony pięknie. Mufasa! Jakby ktoś nie widział, jak Damian przygotowywał się do wyprawy i jak wyglądał jego start i cała droga, to filmiki będą gdzieś pewnie tu Bartek powrzuca, więc polecamy. I co? No dzięki, mega. My również dziękujemy i czekamy na kolejne, że mam nadzieję, że też u nas znowu zdradzisz, tak, gdzie jedziesz, tak, jak długa trasa. Pierwsze informacje zawsze u Artura i Bartosza w Kronikę Besicka i Besicka TV, a potem reszta może się tam, wiesz, dzwonić potem mogą. No, dokładnie. Dziękujemy bardzo za uwagę i pozdrawiamy. Moim Państwa gościem był Damian Stawicki. Elo, miłego dnia.